10 najważniejszych meczetów na świecie. Wczoraj mówiliśmy o największych kościołach, dziś będzie o najważniejszych meczetach. Meczet Królewski, meczet w Isfahanie w Iranie w południowej części placu Imama wraz z placem znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Meczet został zbudowany w okresie panowania dynastii Safawidów. Jego budowę rozpoczął szach Persja Bas I Wielki w 1611 roku. Zakończenie budowy miało miejsce za panowania jego następcy, szacha Sawiego w 1630 roku. W 1638 roku dodano... Marmurową lamperię. Głównym inżynierem budowy był Ali Akbar Isfahani. Meczet ma wymiary 100x130 metrów. Został wzniesiony na planie czterech iwanów, usytuowanych wokół centralnego dziedzińca. Jest przedstawiony na rewersie irańskiego banknotu 20 000 riali. Hagia Sofia. W przeszłości świątynia chrześcijańska, następnie meczet, budowla ta jest uważana za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa całego pierwszego tysiąclecia naszej ery. Pierwotny budynek powstał jako Kościół Mądrości Bożej. Była to najwyższa rangą świątynia w Cesarstwie Bizantyńskim, katedra oraz miejsce modłów i koronacji cesarzy bizantyńskich, na przestrzeni wieków niedościgniony wzór. Świątyni doskonały i niemal symbol kościoła bizantyńskiego. Ufundowana przez Justyniana I Wielkiego w obecnym kształcie, powstała w okresie od 23 lutego 532 do 27 grudnia 537 roku. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 roku została zamieniona na meczet. Meskita. Wielki Meczet w Kordobie w Hiszpanii, pochodzący z VIII wieku, lecz wielokrotnie przebudowywany, służy obecnie za katedrę rzymskokatolicką diecezji Kordoba w Hiszpanii. Z kolei Wielki Meczet stanął na miejscu kościoła wzniesionego przez wizygotów panujących tu przed najazdem arabskim na Półwysep Iberyjski. Meskita jest jednym z najbardziej znanych meczetów na świecie Głównie dzięki słynnej sali z lasem Kolum Po rekonkwiście Hiszpanie postawili na środku meczetu katedrę gotycką Jest największym byłym meczetem w Europie Jego powierzchnia to około 23 tysiące metrów kwadratowych Meczet króla Faisala Meczet w Islamabadzie, stolicy Pakistanu, znajdujący się u stóp wzgórza Margala, jeden z największych meczetów Azji Południowej. Meczet króla Faisala został zaprojektowany przez tureckiego architekta i ma kształt przypominający pustynny namiot Beduinów, otoczony czteroma minaretami. Projekt obiektu został wyłoniony w konkursie, w którym udział wzięli architekci z 17 krajów. Jego budowę rozpoczęto w 1976 roku i zakończono 10 lat później. Meczet króla Faisala jest narodowym meczetem Pakistanu. Meczet imama Alego: Meczet z miejscem pochówku Alego, brata stryjecznego, przybranego syna, a następnie zięcia Mahometa, jak i pierwszego imama szyitów. Dla tych, którzy nie wiedzą, to właśnie o Alego idzie wojna między szyidami a sunnitami. Szyidi twierdzą, że Ali powinien być następcą Mahometa i jego ród. Sunnici tego nie uznają. W islamie szyickim An-Najaf jest uznane za jedno z najświętszych miejsc zaraz po Mekce i Medynie. Co roku miliony pielgrzymów odwiedzają sanktuarium. Według wierzeń wielu muzułmanów, oprócz Alego, w meczecie pochowani zostali także Adam, pierwszy człowiek i Noe. W 1991 roku, podczas powstania przeciwko Saddamowi Husajnowi meczet został celowo ostrzelany przez siły rządowe, gdyż siły rządowe były sunnickie zaś rebelianci byli szyidami. Jego odbudowę zakończono w 1993 roku. Meczet Umachidów. Jeden z największych, najstarszych i najbardziej szanowanych sanktuariów muzułmańskich tak przez sunnitów, jak i przez szyjdów, wzniesiony w latach 706-715 na miejscu dawnych świątyń Hadada i Jowisza oraz katedry pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, miejsce przechowywania relikwii Świętego Jana Chrzciciela czczonego w islamie pod imieniem Dżahia. Meczet, do którego wszedł Jan Paweł II, pierwszy papież, który odwiedził sanktuarium muzułmańskie, Meczet Sidi Ugby, meczet w Kujruanie w Tunezji, jedno z najstarszych miejsc kultu w świecie islamskim. Pierwszy meczet został zbudowany w 670 roku, krótko po przybyciu muzułmanów do Afryki Północnej. Jego twórcą był Ugbain nafi założyciel Kujruanu. Pierwsza świątynia została jednak zniszczona i w 863 roku został fundowany przez emira ubu Ibhaima Ahmeda II. Na jego miejsce meczet stał się najważniejszym meczetem w Afryce Północnej. Siedem pielgrzymek do tego miejsca rekompensuje jedną z obowiązkowych zasad islamu, a mianowicie pielgrzymkę do Mekki. Al-Aqsa, jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie. Meczet ten znajduje się w Jerozolimie na wzgórzu świątynnym, miejscu świętym zarówno dla wyznawców judaizmu, jak i muzułmanów. Jest to trzecie najświętsze miejsce islamu po Mekce i Medynie. 15 kwietnia 2019 roku w meczecie wybuchł pożar, który jednak został szybko ugaszony, nie powodując w efekcie większych strat materialnych. Meczet proroka. Jeden z największych meczetów świata zbudowany przez proroka Mahometa w 622 roku w Medynie. Jest to także drugie po Mekce najświętsze miejsce islamu, do którego przybywają pielgrzymi odbywający hadżdż. Miejsce, w którym dziś stoi świątynia, pierwotnie przylegało do domu Mahometa, który osiadł tam po ucieczce z Mekki. Podstawowy plan budowy został później zaadaptowany w innych meczetach na świecie. Początkowo meczet służył również jako sąd i szkoła religijna, a z podwyższenia przemawiali ludzie nauczający Koran. Pierwsi władcy muzułmańscy znacznie go rozbudowali i ozdobili. W 1909 roku było to pierwsze miejsce na Półwyspie Arabskim, gdzie korzystano ze światła elektrycznego. Święty meczet. Największy meczet na świecie położony w Mekce i otaczający najświętsze miejsce islamu Al-Kabeł. W jego kierunku zwracają się muzułmanie na całym świecie podczas odmawiania codziennych modlitw. Stanowi najświętsze miejsce islamu. 11 września 2015 roku na terenie świętego meczetu doszło do katastrofy budowlanej. W wyniku działania silnego wiatru towarzyszącego burzy doszło do przewrócenia się żurawia, który następnie przebił dach świątyni. Do katastrofy doszło krótko przed wieczorną piątkową modlitwą, tradycyjnie odmawianą o 18.30, w związku z czym meczet był pełen wiernych. Zginęło co najmniej 7 osób zaś 237 odniosło obrażenia. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Wczoraj były omawiane najwyższe kościoły, także zapraszam Was. Również zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie poruszam często temat islamu, jak i omawiałem katedrę Notre Dame, która niedawno spłonęła. Znajdziecie tam również inne materiały dotyczące relacji europejsko-arabskich. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ to bardzo pozycjonuje zarówno cały kanał, jak i filmy, a nie okłamujmy się tak naprawdę na pozycjonowaniu opiera się rozwój kanału, bo to czy materiał jest dobry, czy słaby, czy jest ciekawy, czy nudny, absolutnie nie ma znaczenia, ponieważ ten materiał musi dotrzeć do ludzi i powiem Wam na tym kanale, wiem, że powstało wiele słabszych materiałów i te często się wybijały, ponieważ niewiadomych względów były pozycjonowane, zaś takie naprawdę dobre, z których jestem zadowolony, zostały w niszy, ponieważ nigdy nie były pozycjonowane, ponieważ ludzie nie zainteresowali się samym tematem, mimo że sam materiał był niezwykle istotny i ciekawy. Zapraszam Was również na kanał Inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ale był on swoistym vlogiem, na którym opowiadałem dużo na temat wydarzeń ostatnich, czy też... Wyrażałem swoje opinie na temat różnych poglądów politycznych. Były tam rozwijane tematy historyczne, które dziś trafiają na kanał Światowa Historia. Ponieważ przez bardzo długi czas miałem naprawdę poważne problemy z pozycjonowaniem historii, przez co filmy zacząłem przerzucać właśnie na kanał Inwigilator. Dziś już nie ma takiej potrzeby. Mimo wszystko zapraszam Was tam, ponieważ ten kanał zostanie wznowiony. Nie wiem kiedy, nie wiem przez kogo, ale zostanie wznowiony na pewno. Subskrybujcie również Światową Historię oraz zostawiajcie tam łapki, ponieważ ponownie zaczyna się wielki spadek pozycjonowania tego kanału. Nie wiem czemu. Trzymajcie się. Cześć.